Treblince dostalo zamordované právě milion. Právě milion vůči. Duže i malé, staré i mladé, chore i zdrové, všechno. I tak já přežijem to 11 měsíců. Po 11 měsíců. Vždyť pan, že Treblinka istněla rok času. Právě. I byl bagér, dva bagéry. Dvě kopárky to byly. Vymovali ty trupy. I ten Herbert Floss, on byl specialista. Przeprowadziły specjalista tego. Herbert Floss. Herbert Floss. I on zaczął likwidować. Tam były doły. Co pan powiem, największy grób to był Piotrkova, panie. Dvě koparky tam byly. Dvě koparky byly. I jedna šla do reperací. I myśmy museli očistit se zęby. A do reperací? Tak, v těch. Odzvok. Tak, śmierdział wszystko. I wkazali nam očistit. Przed wyjściem to na wagon. I to kiedy było? To było parę razy. Parę razy tak, do reperacji przesyłały koparki. Tak. Chodził tutaj, na tor, na ten tu. Na ten zapasowy. Na ten, do nas, na peron. I go tutaj wsadzali. I tutaj była jakaś brama albo strzelnica? Nie było tam nic. Kasiek, myśmy tak przerwali, potem założyliśmy z powrotem. Nie było. Pan mnie rozumie? Ja rozumiem. Nie była potrzebna brama. Schmidt. To byl bagermeister, ne? Schmidt byl mašinistou. On byl odpověděný na motor, který produkoval gospelinu. Dymu z motoru, diesel motor, do kabin. Kabiny byly... Ilu jich tam bylo? 10 łącznie? Byly z początku byly 3. Na początku to. Tak. Kabina była 4 metry na 4 metry. I wpychało się do takiej kabiny 100-150 ofiar. Wyobraź sobie pan, jak oni wyglądały, jak się już wyjmowały trupy. Pobite, porygane, bo ludzie nie wiedziały, dokąd oni idą. Pierwsze, jak były blisko, wiedziały, dokąd je wprowadzą, to zaczynały się cofać po prostu. Wtedy Iwan, Mikołaj szablą, albo bagnetem, albo rurą żelazną. Ja w pierwszym obozie byłem tylko 2 dni. Tylko 2 dni i potem? Co, jak w drugim obozie cały czas. Jak myśmy przeprowadziły do drugiego obozu, ale co dzień mordowały. Jak oni wiedziały, że on był bardzo ostrożny, oni bały się, żeby się nie buntować. Pierwszy raz, jak pan widzi trupów, nie jednego, nie dwa, nie trzy. Co dzień 7, 8, 9 tysięcy. Stosy. Tak. I jak się wyjmowały te trupy z pomocą organów, to szło w takim tempie, że coś im mordowały. Kilka razy dziennie przeprowadzili nowe ludzie, nowe. I w ten sposób po 2 dniach przeprowadziłem je do obozu śmierci. I tam byłem do końca, do powstania. Maryśka moja, Maryśka, pójdziesz ze mną spać do łóżka. To jeszcze pamiętam. I to było, to żeśmy śpiewały przymusowo, co dzień po apelu i Buba, Lalkę nazwany, on był bardzo zadowolony. I miał psa, Bary się nazywał. Station, there was a water pump. Yes. And
they took away part of the train. They could go in only 20 cattle cars later from the south. Then they took another 20 cattle car, and our part was the last one. And when they pushed us in, it was done. Really? Sure. And no transport came into inside the camp when it was dark. This one came. I came. Maybe later it couldn't happen. I don't know. This was the beginning. Almost. Yes. The 24th of August. Yes. Yes. Exactly. This, it was Monday night. Yes. Monday. So it started to get dark. They had finish out the people. Must have been a long transport. Mm. So we were pushed in with some lights all over through the windows. And then when they stopped on the ramp, we looked out, we saw dead bodies almost up to the windows. Mm. You know, suffered from the voices. Mm. I don't know how long they were laying. So I thought they're gonna shoot everybody right when they opened the door. Do trzeciego obozu. Więc musieli przez niego pokazać. Wiemy, jak wyglądał, ale nikt z nas nie widział go. Ci, którzy widzieli, to zostali zabici. My widzieli, co tam się dzieje. Myśmy widzieli ten dym. Widzieliśmy tylko dym, widzieliśmy ten ogień. Widzieliśmy, kiedy ten ogień jest, nie wiem co tak, kiedy wybucha, widzieliśmy. Słyszeliśmy ten krzyk. Śmierdziało w całym obozie, czuć było ten zapach. Dlaczego oni tak odsłonili tą trzecią część?